Dla obu zespołów był to mecz o ligowy szczyt i samodzielne panowanie w pierwszej lidze. Stawka wysoka, tym bardziej, że coraz bliżej faza play-off, w której będzie liczyło się rozstawienie. Dla Zawiszy dodatkową motywacją była nieprzerwana seria zwycięstw we własnej hali, która urosła do 8 wygranych. Zawisza wspiął się zatem na wyżyny. W takiej dyspozycji swojego zespołu sulechowscy kibice nie widzieli w tym sezonie, a może nawet od kilku lat. Efektem wzorowej gry zespołu Marka Mierzwińskiego były triumfy w pierwszych dwóch setach, w których torunianki ulegały kolejno do 22 i do 13. W trzeciej partii sulechowianki zanotowały przestój. Chwilowy impas liderek pierwszej ligi pozwolił budowlanym wygrać seta do 21 i złapać kontakt. Jednak nie na długo. Niepokonany w trójce Zawisza nie zamierzał poddać imponującej serii i po zawziętej walce w czwartej partii przypieczętował 12 wygraną w sezonie. No bardzo profesjonalnie podchodzą do tematu. Chcą grać jak najlepiej dla Sulechowa, podpisały tutaj kontrakt nie do stycznia, tylko do końca sezonu. Założyliśmy sobie pewien cel, który chcemy zrealizować i ambitnie będziemy dążyć do niego niezależnie od tego, co się będzie działo wokół. Myślę, że w każdym elemencie po prostu nie zawodziłyśmy, tak? Pojawiło się trochę błędów w zagrywce niepotrzebnych, ale we wszystkich elementach naprawdę myślę, że było na co popatrzeć. Roltek Zawisza w 15 spotkaniach odniósł 12 zwycięstw, przegrał zaledwie 3 razy i ma już na swoim koncie 38 punktów, co pozwala mu na samodzielne prowadzenie w pierwszoligowej stawce. Lidera w najbliższą sobotę czeka wyjazd do murowanej Gośliny.